Rynek e-booków w roku 2014 po raz kolejny wzrósł. Szacujemy, że te kwoty osiągają około 40 milionów złotych. Nasza firma również odniosła bardzo dobre wyniki. Niemalże podwoiliśmy wynik z poprzedniego roku. Tak więc możemy powiedzieć, że to jest kolejny rok sukcesu dla rynku e-booków. Na rok 2015 szacujemy, że ten rynek będzie dalej rósł. Mamy ku temu przesłanki. Widzimy, że coraz więcej klientów korzysta właśnie z tej formy. Także widzimy, że rynek e-booków już dochodzi pod strzechy, bo do tej pory to byli tylko klienci, można powiedzieć tacy heavy userzy, którzy tylko korzystali z tej formy, a teraz widzimy, że e-bookami coraz bardziej interesują się osoby, które do tej pory w ogóle nie miały z nimi styczności. Szacujemy, że ten rynek będzie rósł i w tym roku to może być już kwota około 60 milionów złotych. Rynek e-booków w roku 2014 po raz kolejny wzrósł. Szacujemy, że te kwoty osiągają około 40 milionów złotych. Nasza firma również odniosła bardzo dobre wyniki. Niemalże podwoiliśmy wynik z poprzedniego roku. Tak więc możemy powiedzieć, że to jest kolejny rok sukcesu dla rynku e-booków. Chodzi o sposób korzystania jest już w tej chwili niemalże nieodbiegające od książki papierowej. E-booki raczej nie staną się numerem jeden, aż tak dużym optymistą bym nie był, natomiast na pewno zdobędą bardzo duży udział w rynku, dlatego że, tak jak mówię, są mobilne. Myślę, że dojdzie do tego, że klienci będą używać równolegle zarówno książki papierowej, jak i książki cyfrowej, książkę papierową, tak, ładnie wydaną, możemy sobie postawić na półkę, ma to taki efekt estetyczny, natomiast z książki cyfrowej będziemy korzystać dlatego, że jest wygodniejsza, chociażby tak jak mówię, w podróżowaniu.